Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym programowi 12 kroków. Dziś zajmujemy się krokiem 9, który brzmi: zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Jest to kontynuacja kroku 8, na którym sporządzaliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy. Zajmowaliśmy się tam między innymi wyodrębnieniem różnych obszarów, w których mogliśmy jakby skrzywdzić różne osoby przez nasze dysfunkcyjne, wadliwe zachowania. Więc między innymi były to szkody psychologiczne, emocjonalne, finansowe, także duchowe. Dzisiaj zajmiemy się tą drugą częścią, niezwykle ważną, o ile bowiem wtedy było to sporządzenie tylko listy i stanie się gotowym, aby zadośćuczynić tym osobom, które żeśmy skrzywdzili. Teraz przychodzi czas działania, czyli podejmujemy wysiłek, aby po prostu naprawić, tak, te różnego rodzaju szkody w wymiarze właśnie różnorakim, takim psychologicznym, finansowym, duchowym, religijnym. Naprawić te właśnie różne szkody, także szkody wyrządzone samemu sobie. Jest taka ciekawostka w programie DDA, że na liście osób, którym należy zadośćuczynić, powinno umieścić się samego siebie. No bo rzeczywiście tak jest. Jeżeli przez lata funkcjonowaliśmy wadliwie, nie robiliśmy tego, co powinniśmy byli robić, w gruncie rzeczy krzywdziliśmy sami siebie. Tak więc to jedną z osób, tak, której trzeba będzie, może nie trzeba, bo w programie DDA-owskim niczego nie trzeba, natomiast jest warto, tak, aby podjąć takie działanie ku uzdrowieniu, jest zadośćuczynienie właśnie sobie samemu czy sobie samej. Więc tak, na czym to polega? Tu pojawiają się takie enigmatyczne zwroty, tak? Jak na przykład zadośćuczyniliśmy wszystkim, z wyjątkiem tych, tak, osób, gdy zraniłoby to te osoby lub inne jakieś osoby. Ja to wyjaśnię za chwilę, natomiast powiem tak generalną taką zasadę, o której już mówiłem w zeszłym odcinku, mianowicie, że w programie DDO-owskim możemy zadośćuczynić praktycznie wszystkim. Tylko że mamy dwa generalne typy zadośćuczynienia. Pierwszy typ zadośćuczynienia to jest zadośćuczynienie bezpośrednie, tej sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie skontaktować się, skonfrontować z tą osobą, wobec której mamy jakiś dług, tak? Dług w sensie czy to finansowym, czy moralnym. To może być kontakt bezpośredni, twarzą w twarz, może być to rozmowa telefoniczna, może być to w formie listu takiego, które ta osoba przeczyta, czy wreszcie może być to właśnie forma jakaś elektroniczna, e-mail, tak, kiedy z różnych powodów nie jesteśmy w stanie się skontaktować bezpośrednio twarzą w twarz, czy telefonicznie porozmawiać na żywo, tak? Czyli ten list, taki zwykły, tradycyjny e-mail, to też są takie formy bezpośrednie formy zadośćuczynienia. Ale jest jeszcze właśnie drugi typ zadośćuczynienia, wtedy, kiedy z różnych powodów, o których za chwilę powiem i przeczytam z tej właśnie takiej książeczki suplementu 12 kroków dla dorosłych dzieci, wtedy, kiedy nie jest wskazane kontaktowanie się z takimi osobami. I teraz powiem tak, jakie są główne formy zadośćuczynienia. Forma taka bezpośrednia, tak, wtedy, kiedy rozmawiamy bezpośrednio z tą osobą, jest mianowicie taka, że możemy wyrazić ubolewanie i poprosić o
przebaczenie i zapytać się, jak moglibyśmy tej osobie zadośćuczynić, naprawić te szkody, jak ona to widzi. Tak? To jest najprostsza, najkrótsza forma. Ja jak ją robiłem, ten właśnie dziewiąty krok, to rozmawiałem na przykład ze swoimi, z taką koleżanką z czasów szkolnych jeszcze, ze szkoły podstawowej, i takżeśmy zagadnąłem ją, powiedziałem, nie, o tym, że zachowywałem się nie w porządku wobec niej, i ona powiedziała, w zasadzie jakby nie pozwoliła dokończyć tego, nie, tej mojej wypowiedzi, tylko powiedziała: A słuchaj, nie ma o czym gadać, byliśmy wtedy dziećmi. Ale ten sam proces, tak, przyznania się do tego, że jednak zachowywałem się nie fair, i był bardzo ważny dla mnie osobiście i bardzo ważny także dla tej drugiej osoby, tak? Bo ta osoba mogła gdzieś tam, powiedzmy, nieść jakieś sobie urazy, natomiast wyjście mnie jako tego krzywdziciela, tak, do tej osoby z taką informacją, że przyznaję, że zrobiłem źle, było dla niej okazją, żeby dać ze swojej strony przebaczenie. Czyli ja uzyskuję przebaczenie, ta osoba zrzuca z siebie ciężar też takiej urazy wewnętrznej, więc obie strony odnoszą korzyści. I takie jest sedno tego dziewiątego kroku dedeowskiego, właśnie, żeby obie strony wyniosły z tego korzyści. Dlatego właśnie, dlatego jest ta druga część właśnie zadośćuczynień pośrednich, wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie z różnych powodów, których za chwilę powiem, nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić, tak, bezpośrednio. I teraz, jakie są inne formy? Oprócz wyrażenia przeprosić, na pewno taką kluczową kwestią jest zmiana swego zachowania, tak? Czyli to, co mówiłem wcześniej, że jeżeli. Zresztą ja to przeczytam na przykładzie z książeczki, on tam jest bardzo zgrabnie to opisane. Momencik, muszę to znaleźć. O, tu jest taki fragmencik na stronie 93 z tego suplementu do 12 kroków i pisze tak. Możemy po stokroć ubolewać, że znów się spóźniliśmy do pracy, lecz nie zmieni to faktu, że wczoraj i przedwczoraj też się spóźniliśmy. W takim przypadku zadośćuczynieniem jest przychodzenie do pracy na czas. No właśnie, o to chodzi. To, co mówiłem, jeżeli widzisz w poprzednim odcinku, tak, że jeżeli przyjdziesz do kogoś, będziesz wyrażać ubolewanie raz, drugi, trzeci, piąty i robić dokładnie potem to samo, to ta osoba stwierdzi, że ty po prostu ściemniasz, manipulujesz, jesteś wstrętnym typem. Drugie zalecenie w programie DDO-owskim w Czerwonej Księdze jest takie, żeby nie za bardzo używać tutaj tego komponentu religijnego w rozmowie z tą osobą pokrzywdzoną. To znaczy, raczej zaleca się, aby nie mówić: Słuchaj, ja się nawróciłem, czy nawróciłam, teraz przychodzę i chcę wyznać Tobie moje tak, wady, Cię skrzywdziłem, i teraz obiecuję, że nie będę tutaj solennie, tak, że nie będę już żadnych takich zachowań robić. Jeżeli Ty w ramach kroku 5, 6, 7 nie przepracowałeś tego problemu, nie przepracowałeś problemu, także Twoje zachowania szkodliwe się nie zmniejszyły lub nie zostały wyeliminowane, to w gruncie rzeczy wyrządza znowu szkody. Po pierwsze, znów ta osoba, słysząc takie zapewnienia, tak, o to, o, jak wspaniale, teraz idzie z Bogiem i przeprosił, więc na pewno się zmienił, a potem robisz to samo, w gruncie rzeczy krzywdzisz tą osobę w dwójnasób, tak? Po pierwsze, ona widzi, że nie nastąpiła zmiana, tak, że dalej jest to szkodliwe zachowanie i że te przeprosiny w gruncie rzeczy, no, były nieszczere. Po drugie, dostaje taki obraz osoby religijnej, takiego fanatyka, szaleńca religijnego, który tu zasłania się, tak, z Bogiem po to, żeby usprawiedliwić swoje niewłaściwe zachowania.
I w tym momencie ta osoba podnosi szkodę duchową, tak? Tak nie wolno robić. Żeby właśnie tego uniknąć, to po pierwsze nie składamy obietnic bez pokrycia, tylko podejmujemy działania już na wcześniejszych krokach, żeby się zmienić. W momencie, kiedy się zmieniamy, możemy właśnie tego typu spróbować powziąć takie zobowiązania, że oto od tego momentu rzeczywiście przynajmniej wiemy, tak, że mamy mniejszą częstość i mówimy, będziemy się usilnie starać nie powtórzyć już takich sytuacji. Tak? Przynajmniej tyle można zaoferować. Ja na przykład jak Bogu wyznawałem swoje grzechy, to właśnie w ten sposób robiłem. Mówiłem, Boże, nie mogę Tobie obiecać, że już nigdy nie dopuszczę się takich czynów, bo po prostu jeszcze nie jestem na tym etapie, nie potrafię w pełni kontrolować siebie. Tak? Natomiast mogę obiecać solennie, że będę się starał, co tylko mogę zrobić, żeby więcej tych sytuacji nie było. Tak więc to są właśnie takie formy szczerości, pokory, uczciwości względem tych osób, którym staramy się jakoś zadośćuczynić. Czyli mamy dwie podstawowe formy, tak? Pierwsza forma zadośćuczynienia polega na wyrażeniu przeprosin, ubolewania i poproszeniu, jakby zapytaniu się tej osoby, jak możemy, jak ona to widzi, jak powinniśmy jej zadośćuczynić, tak? Druga forma polega na tym, że składowa tego zadośćuczynienia, że odstępujemy od zachowań szkodliwych. I trzecia forma, taka podstawowa, polega na tym, że czasami trzeba powiedzieć całą prawdę. Tu nie chodzi o to, że poprzednio, tak, że nie, żebyśmy źle nie zrozumieli. Nie chodzi o to, że kłamiemy na dziewiątym kroku, zatajając coś. Nie. Chodzi o to, że przy kontakcie, przy wykonywaniu tego kroku, chodzi o to, żeby nie wejść w samousprawiedliwianie się. Na zasadzie, wiesz, znieważałem cię wielokrotnie, ale dlatego, że ty mnie wkurzyłaś. Nie, tego tutaj na dziewiątym kroku nie robimy. Robimy, tylko zamiatamy, jak to się ładnie mówi, swoją część ulicy, czyli bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie i po prostu mówimy tylko swoją część. To, że ta osoba nas irytowała albo prowokowała, to jest jedna rzecz. Natomiast my zachowaliśmy się nie w porządku i my tą część swoją, tak? Swojego zachowania nie w porządku, tego niewłaściwego względem tej osoby, jakby wyjaśniamy, przedstawiamy. Nie dotykamy tej kwestii zachowania tejże naszej drugiej strony, względem której staramy się zadośćuczynić. Tak więc to wymaga wielkiej pokory, tak? Wymaga wielkiej pokory, którą nie wszyscy potrafią, nawet osoby religijne, tak, chodzące z Bogiem, nie wszystkie są w stanie aż taką pokorę osiągnąć. Często jest tak, że musimy wybaczyć osobie, której zadośćuczyniamy, wybaczyć, ponieważ ona też jest oprawcą właśnie względem nas. Nie? Zdarza się tak. Jakby nie wchodząc w szczegóły, powiem tak, wyobraź sobie, że poszarpałeś się z kimś, nawet pobiłeś, tak? Ta osoba wylała cię niemiłosiernie na podwórku, albo jako twój rodzic, tak? Była bardzo surowym rodzicem i używała pasa, tak? Czy nawet znęcała się fizycznie. Ale jak się znęcała, no to ty, jako pewna osoba, tak, też nie byłeś w porządku względem niej, pomogłeś wyzywać, nienawidzić, wyłudzać od niej pieniądze, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zastraszać. Mogły być różne sytuacje, tak? I teraz chodzi o to, że jeżeli przychodzisz do tej osoby właśnie w ramach programu dziewiątego kroku i mówisz, chciałbym ci zadośćuczynić, to nie zrobisz tego szczerze, jeżeli tej osobie nie przebaczysz, jeżeli będziesz szczerze nienawidzieć, tak? Życzyć śmierci jej. Tak więc ten program w gruncie rzeczy, jeżeli już decydujesz się właśnie na zadośćuczynienie bezpośrednio takiej osobie toksycznej, ten program powiada, powinieneś wybaczyć, powinnaś wybaczyć tej osobie.
najpierw, żeby móc dokonać zadośćuczynienia w sposób uczciwy, szczery. Co to znaczy wybaczenie? W moim odczuciu oznacza to takie zaniechanie zemsty, zaniechanie dochodzenia swoich krzywd i zaniechanie żądania kary dla tej osoby. Czyli odkładamy to na półkę, nie zapominamy, co się wydarzyło, bo to nie o to chodzi, ale nie żądamy, nie domagamy się ukarania tejże osoby. Wydaje mi się, taka forma wybaczenia. Podobnie jak Bóg wybacza człowiekowi jego grzechy, tak? Nie? I puszcza, mówi się, że wpuszcza nie ma pamięć. No niezupełnie, bo to jest to, co się wydarzyło, to się wydarzyło, to się nie odstanie. Natomiast jakby nie żąda, tak? W tym momencie Bóg nie żąda kary za te popełnione grzechy, tak? Tak mniej więcej to wygląda w wybaczeniu. Ale często jest tak, że my musimy wybaczyć samemu sobie za to, co żeśmy zrobili. Tak? Łatwiej jest paradoksalnie czasami właśnie DD-owcom wybaczyć komuś drugiemu niż samemu sobie. Wybaczenie samemu sobie więc będzie też takim aktem zdrowienia. Jeżeli nie wybaczysz sobie, to pójdziesz do kogoś jak zbity pies. A to nie o to chodzi, tak? Jeżeli nie wybaczysz sobie, możesz wystawić się do bicia, w cudzysłowie, tak? Psychologicznego. I tutaj wkraczamy właśnie ten drugi obszar zadośćuczynienia pośredniego wtedy, lub nie częściowego, wtedy, kiedy nie możemy z jakichś tam powodów, tak? Skonfrontować się w całości z tymi osobami, które skrzywdziliśmy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, która jest opisana w Czerwonej Księdze, że jako mężczyzna, będąc rozwiązły seksualnie, zdradziłeś swoją żonę z jej siostrą. Ujawnienie tego faktu swojej małżonce. Po pierwsze, mogłoby obrócić w niwecz twoje małżeństwo, tak? Czyli nie przyniosłoby żadnego korzystnego rozwiązania, tylko przyniosłoby szkody, nawet na przykład twoim dzieciom. Przyniosłoby także niepowetowane szkody w relacji między tą siostrą a twoją żoną. Podobnie jest w sytuacji właśnie uzależnień seksualnych. Nie masz możliwości zadośćuczynić bezpośrednio, tak? Na przykład kobietom, które widziałeś na zdjęciach pornograficznych, na filmach, tak? Nie ma takiej możliwości. Nawet gdybyś znał tę osobę bezpośrednio, te kobiety bezpośrednio, tak? W jaki sposób miał ich numer telefonu czy maila i mógł się z nimi skontaktować. Byłoby to wysoce szkodliwe, ponieważ od tamtego czasu, tak, twojego zdrowienia, tego procesu wejścia w proces zdrowienia może upłynąć kilka lat i te osoby mogą już żyć innym życiem, mogą być w związkach, mogą być w małżeństwie, tak? Jeżeli byś się teraz skontaktował, tak, i przypominał te rzeczy tym osobom, tak? Słuchaj, wykorzystywałem ciebie, tak, do masturbacji, tak? I na przykład o tym dowiedziałby się małżonek, tak? Byś powiedział, miał taką potrzebę, jakby zadośćuczynić małżonkowi. Słuchaj, stary, wykorzystywałem zdjęcia nagie twojej żony do swoich ekscesów seksualnych, to by zraniło jego. Dlatego jest właśnie w kroku dziewiątym DD-owskim zastrzeżenie, że zadośćuczynianie tam, bezpośrednio, gdzie jest to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdyby to zraniło tę osobę. Jeżeli to miałoby zranić tę osobę, to nie tak tego robić nie wolno. Nie wolno kontaktować się z tymi osobami. Równie dobrze dotyczy to taki klasyczny już medialny przykład, tak, pedofila, który miałby zadośćuczynić swojej ofierze. Gdyby się spróbował skontaktować z tą ofiarą, mógłby wywołać jakby nawrót pewnych bolesnych wspomnień
u tego, często już u tej dorosłej osoby, tak, nawrót pewnych, na przykład depresji, czy PTSD, wywołanie zespół stresu pourazowego, tak, różne objawy takie psychiatryczne. Dlatego też w takiej sytuacji tego się trzeba wyważyć, tak. Tak dobrze, co tu zrobić, skonsultować się z różnymi osobami, tak, lekarzami, swoim sponsorem, sponsorką, z osobą duchowną, tak, co w tej sytuacji, psychologiem, tak, co w tej sytuacji byłoby najlepsze zrobić. Poprzez modlitwę też, tak, z Bogiem rozeznać to, medytację taką Słowa Bożego, tak, rozważania Słowa Bożego. Zastanowić się, co w tej sytuacji zrobić, żeby w tym procesie zadośćuczynienia, próby zadośćuczynienia, nie skrzywdzić ponownie tych osób. I tak więc widać, że dlaczego są te dwie formy, tak? W sytuacje, w których nie możemy po prostu zadośćuczynić bezpośrednio. Kiedy jeszcze nie możemy zadośćuczynić bezpośrednio? Kiedy osoba, którą chcemy zadośćuczynić, zmarła. Co w tej sytuacji? W takiej sytuacji możemy zrobić, na przykład, program zaleca, na przykład napisać list, który możemy odczytać Bogu, i Bóg może potencjalnie zanieść ten treść tego listu tej osobie. Tak? Czyli to jest taka forma. Ten list potem możemy spalić. Tak? To jest tak samo, jest ta forma listu do osoby żyjącej. Jeżeli osoba żyjąca jest osobą toksyczną, więc konfrontacja z nią, nawet w formie listu, nie byłaby wysoce niewskazana, ponieważ ona mogłaby wykorzystać twoją pokorę, ubolewanie do zniszczenia ciebie. Bo w programie DDA nie chodzi o to, żebyś wystawił się, nie chodzi o to z jednej strony, żeby zaniechać odpowiedzialności, ale nie chodzi też o to, żeby wystawić się do bicia, do zniszczenia cię, tak? Gdybyś miał, na przykład, wyznać swemu, dajmy na to, ojcu toksycznemu, tyranowi, tak? Który jest, nie wiem, zapijaczony z umysłem narkomana, tak? Albo jakoś inaczej zniekształconym psychicznie, niezdolnym do przyjęcia słów przeprosin w jakikolwiek sposób. I gdybyś przyszedł do niego i on by w tym momencie po prostu cię rozwalił o ścianę, no to bez sensu jest, tak? W takich wypadkach właśnie robi się, można napisać list, który odczytuje się Bogu, i następnie się ten list pali. Możesz odczytać taki list na grupie swojej, tak samo pomocowej, możesz odczytać taki list terapeucie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest forma też, jakaś tam forma zadośćuczynienia, tak? Pośrednia. Inna forma pośrednia obejmuje, na przykład, wolontariat, pracę, tak? Albo finansowe wspieranie jakiejś organizacji pożytku publicznego, tak? No to są właśnie takie formy pośrednie, wtedy, kiedy inne formy bezpośrednie nie są możliwe. Tak, myślę, że to jest w zasadzie wszystko, co najważniejsze, co można w tym kroku 9 powiedzieć. Na sam koniec powiem, że ten krok wymaga ogromnej odwagi, pokory, uczciwości, tak, względem siebie i względem drugiego człowieka, także względem Boga. Tak więc tenże krok wyzwala od poczucia ciężaru winy za przeszłe błędy. Ten krok także pozwala naprawić pewne skutki, które były, jakby to powiedzieć, które wyrządziliśmy, tak, w swoim życiu. Naprawić pewne rzeczy. Czasami naprawia małżeństwa, tak? Czasami naprawia jakieś były związki, relacje z pracodawcami, itd., itd. Tak więc nie zawsze daje się to naprawić, bo czasami ta druga strona nie chce przyjąć tego zadośćuczynienia, tak? Mówi: tak mnie skrzywdziłeś, że ja ci tego nigdy nie wybaczę. Trudno. Mówi się: trudno. Ty ze swojej strony podjąłeś, podjęłaś ten trud.
Tak, wyciągnęłaś rękę. Jeżeli druga strona tego nie chce, to jest problem już tej osoby, natomiast ty, jak to się mówi, ładnie zamiatasz swoją część ulicy, czyli ze swojej strony wykonałaś czynności, które by mogłaś czy mogłeś wykonać. Dzięki temu pozbywasz się napięcia i tego wielkiego poczucia winy. W sposób taki asertywny, czyli nie szkodzący drugim, innym osobom. To jest bardzo istotne, ważne, dlatego jest to zastrzeżenie, nie? W treści kroku 9. Ponieważ zmniejszasz swoje napięcie psychiczne, zrzucasz ten balast, tak? Poczucia winy, czy tego ciężaru wewnętrznego napięcia, masz szansę także, że nie wyzwolisz, tak? Poprzez to napięcie trwałe nie wyzwolisz, nie będzie nawrotu do starych, tych negatywnych zachowań. Bo to pokazywałem na poprzednich odcinkach, w poprzednich odcinkach ten diagram, nie? Że jest wyzwalacz i ten wyzwalacz w postaci napięcia powoduje uruchomienie zachowań destrukcyjnych, tak? Kompulsywnych, na przykład na masturbacji, uzależnienia od seksu czy anoreksji seksualnej też. I w momencie, kiedy zmniejszasz to napięcie, zrzucasz z siebie ten cały balast przeszłości, zmniejszasz też szansę, ryzyko nawrotu do starych, wadliwych zachowań. Tak? A więc także i grzechów, tak? Bo w sensie religijnym krzywdzenie innych jest grzechem. Co mogę powiedzieć? Pierwsze 9 kroków tego programu, 12 kroków jest jądrem programu. Ktoś, kto przeszedł 9 programów, w zasadzie można powiedzieć, przeszedł cały program, ponieważ na krokach 10 i 11 wykonuje się te rzeczy, które do tej pory się wykonywało tylko w praktyce jakby codziennej. Na bieżąco przyznajesz się do swoich błędów, na bieżąco naprawiasz szkody, wyjaśniasz sytuację i na bieżąco jakby analizujesz swoje zachowanie i próbujesz coś z tym zrobić, tak? Specyficzny jest krok 12, to jest krok służby, niesienia posłania innym potrzebującym. Ale to o tym będziemy mówić w następnych filmikach. Zapraszam do obejrzenia następnych odcinków. Cześć.